To jest program Co w Polsce? Michał Karnowski, witam. Zapraszam do wspólnej lektury najnowszego wydania tygodnika Sieci. Na okładce Witold Waszczykowski, który opowiada Dorocie Łosiewicz o swojej ciężkiej chorobie. Mówi też o tym, że już się nie boi i apeluje do czytelników: dbajcie o Polskę. Można powiedzieć, pilnujcie Polski. Dorota Łosiewicz pyta: zdradził pan kilka tygodni temu, że z pana zdrowiem nie jest za dobrze, że lekarze podejrzewają u pana polineuropatię. Podejrzenia się potwierdziły? Witold Waszczykowski odpowiada: musiałem powiedzieć o chorobie nie dlatego, że jestem celebrytą i chcę, by o mnie mówiono, tylko dlatego, że gdy raz czy drugi miałem problem z wysłowieniem się, w widoczny sposób pociągnąłem nogą, natychmiast pojawiły się spekulacje, że byłem po alkoholu. A to nie jest prawda, raczej wyraźnie już nie będę mówił, będzie gorzej. To niestety nie jest polineuropatia. Przez chwilę podejrzewano chorobę Kennedy'ego, zwaną także jako opuszczkowo-rdzeniowy zanik mięśni. Ta nazwa nawet mi się spodobała, przynajmniej dobrze brzmiało, ale to nie to. Po tygodniu spędzonym w szpitalu okazało się, że to może być MND, czyli choroba neuronu ruchowego. MND brzmi groźnie, występuje bardzo rzadko i wymaga dalszych obserwacji. Za kilka tygodni postukają młoteczkiem, przelecą prądem po nogach, nakują mięśnie, pobiorą krew i sprawdzą, czy choroba postępuje. Pytanie Doroty Łosiewicz: jaką ma pan przed sobą perspektywę? Odpowiedź: grozi mi dalszy bezwład kończyn i objawy na kształt Parkinsona. Ale to i tak nieźle, lepiej niż Alzheimer. Przy Parkinsonie, jak chcesz się napić, to rozlejesz. Przy Alzheimerze zapomnisz, że musisz się napić. I jeszcze pozwolą państwo, jeden fragment wybrałem specjalnie do naszego programu. Bałem się jeszcze kilka tygodni temu, mówi Witold Waszczykowski, ale gdy usłyszałem diagnozę, dowiedziałem się, że trudno to leczyć, to pomyślałem, że trzeba to życie trochę przekierować, jeszcze więcej pisać i aktywniej zajmować się komentowaniem polityki zagranicznej, czyli robić to, co najbardziej lubię. Trzeba jeszcze więcej poczytać, posłuchać muzyki, pooglądać filmów i meczy, aby nadrobić życiowe, a czasem szkolne zaległości. Nie ma mowy o nudzie i rozmyślaniu o problemach zdrowotnych. Dużo pada w tej rozmowie sformułowań, zdań, wypowiedzi, które naprawdę zapadają w pamięć. To bardzo poruszający wywiad. I myślę, że ważny, bo bardzo wielu, jestem przekonany, z naszych widzów ceni Witolda Waszczykowskiego za to, że tak konsekwentnie, uparcie stara się służyć Polsce. Druga rozmowa, podobna trochę, z Piotrem Semką, publicystą, pisarzem, historykiem, który w marcu zachorował na COVID-19 i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Walkę o życie wygrał, teraz walczy o powrót do sprawności. Jak to przebiega, jak to wygląda, jakie są refleksje publicysty, historyka, o tym w rozmowie na łamach tygodnika Sieci zatytułowanej "Tego nie da się zapomnieć". Przychodziły do mnie pielęgniarki, opowiada Piotr Semka, o pobycie w szpitalu. Teraz jest w ośrodku rehabilitacji, które na przykład musiały dyżurować przy łóżku umierającego na COVID-19 człowieka. Mówiła mi jedna z nich: proszę pana, 3 godziny byłam przy człowieku, który umierał, a bardzo chciał żyć. Czasami dochodziły i do mnie echa tej walki. Mam do dzisiaj w uszach krzyk człowieka, który straszliwie bał się śmierci. Chwilami wszyscy mieliśmy wrażenie niekończącego się covidowego koszmaru. Świadomość tego, mówi Piotr Semka, co przeszli jego najbliżsi, żona, córka, bracia, krewni i przyjaciele, jest bolesna, ale i ważna. Chwilami, gdy nie ma już sił, by wykonać ćwiczenie 30 raz, sięga myślami do nich, do zobowiązania, jakie wobec nich ma, i znajduje tam ostatnie rezerwy. Też myślę, że ważna, poruszająca rozmowa. A Wojciech Biedroń przytacza relacje strażników granicznych z granicy z Białorusią, z którymi rozmawiał. Jest ciężko, a jesteśmy opluwani, taki tytuł tego materiału. Chłód, bagna, ekstremalnie trudne warunki terenowe. Do tego dochodzą wyczerpanie i presja psychiczna spowodowana działaniami funkcjonariuszy białoruskich służb, którzy stosują, jak wiemy, prowokacje, straszą, udają, że strzelają. Straszne w cywilizowanym świecie niespotykane rzeczy. Tak wygląda dzisiaj sytuacja, z którą mierzą się funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy podkreślają, że jest to największe wyzwanie, przed którym stanęli w swojej często wieloletniej służbie. Coraz większym problemem staje się też medialna i polityczna presja, która ma sprawić, by pękł ten szczelny mur odgradzający nas od tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Te naciski bolą strażników najbardziej. Ale powiem tak, dużo zależy od nas obywateli, od nas czytelników, widzów, słuchaczy. Wspierajmy polskich strażników granicznych. Oni bronią, to moja opinia, naszego bezpieczeństwa.
Marek Budzisz o takim politycznym wymiarze tego kryzysu, który jest z nami, jest ważnym elementem naszej państwowości, tak nawet można powiedzieć, na pewno też naszej polityki, naszych codziennych rozmów. Jakie scenariusze rozwoju sytuacji na granicy Białorusi i Polski wchodzą w grę? Redaktor Budzisz odpowiada. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym jest nasilenie presji i wzrost napięcia. W interesie reżimu jest zaognienie sytuacji, nawet doprowadzenie do lawinowego wzrostu liczby ofiar śmiertelnych, co w miesiącach zimowych wydaje się coraz bardziej możliwe. To dziś najbardziej prawdopodobny wariant rozwoju sytuacji. Efekt katastrofy humanitarnej, oczywiście w cudzysłowie, na granicy może zwiększyć liczbę przeciwników obecnej polityki, zarówno w Polsce, jak i w Unii. A o to Łukaszence w gruncie rzeczy chodzi. Cenę będzie, jak zapowiedział, uznanie jego władzy i odejście od polityki sankcji. Ale jeśli Polsce, Litwie i Łotwie uda się powstrzymać ten napór zarówno w wyniku umocnienia granicy, jak i wsparcia sojuszników, to nie można wykluczyć, że rachunek nakładów i efektów, który skłonił Łukaszenkę do użycia migrantów w charakterze broni, osłabnie. Już dziś wiemy, relacjonuje to chociażby portal w polityce.pl, że Mińsk jest zapełniony migrantami, ludźmi z bardzo dalekich krajów i to budzi niepokój samych Białorusinów. Niektórzy mówią, że ten polski mur obronny zdaje egzamin, a ma być jeszcze wzmocniony. A Marek pyta o ostatniej prostej w badaniu Smoleńska przez prokuraturę. Międzynarodowy Zespół Biegłych Badających Katastrofę Smoleńską na zlecenie Prokuratury Krajowej przez tydzień pracował w Polsce. Byliśmy, czytam, jedyną redakcją towarzyszącą ekspertom. Jak to wyglądało, plus zdjęcia na łamach tygodnika sieci. Jan Rokita o tym, co się dzieje na Węgrzech. Wszyscy przeciw Orbanowi, czyli o prawyborach węgierskiej opozycji. No i oczywisty kontekst też polski, bo tamta opozycja jest tak zjednoczona, że budzi to wrażenie egzotyczności. U nas chyba byłoby podobnie. Tego też dotyka Jan Rokita. Jeszcze dodatek Giganci Nauki.pl. Bardzo lubię ten dodatek. Na przykład Rudolf Weigl. Stworzenie pierwszej skutecznej szczepionki przeciw durowi osłodkowemu było jego największym osiągnięciem. Już od 1922 roku zgłaszano go do Nagrody Nobla. W 1936 był do niej nominowany, ale przesadna skromność Weigla utrudniała lansowanie jego kandydatury. No, szkoda, szkoda. Mamy wielki dorobek w obszarze nauki, inżynierii, techniki i ten dodatek, jak śledzę, to pięknie przedstawia. No, ja już zamykam tygodnik sieci, sporo jeszcze artykułów, felietonów, komentarzy, rysunków i pogłębionych tekstów, ale wszystkiego się w tak krótkim programie opowiedzieć nie da. Do usłyszenia, do zobaczenia.